Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni, witaj. Jak tam wasz tydzień minął? Dzisiaj mamy piątek, piąteczek, oczywiście wy, bo ja oczywiście jestem dzień wcześniej, także nagrywam wam przepis. Wiem, że chcecie właśnie przepisy z kuchni Ewy Chodakowskiej, więc przetestujemy kolejny przepis i to będzie kurczak po meksykańsku, słuchajcie. No i tu teraz możemy tak, ja przeanalizowałam ten przepis. Tak nie do końca mi on pasuje, więc chyba zrobię po swojemu, albo przekażę wam, jak zrobić, a ja zrobię też po swojemu. Także są, albo trzymacie się wszystkiego według przepisu, albo robicie tak jak ja, albo robicie jeszcze inaczej. Także słuchajcie, jak sobie tam chcecie, w każdym razie stopień trudności łatwy, czas przygotowania 10 minut, całkowity 55 i liczba porcji to jest 1, no bo tu wiecie, Ewa Chodakowska daje przepisy na jedną porcję. Zawsze możecie tu sobie porcję zmienić i tu mamy, jedna porcja ma 834 kalorie. No, tyle wam przekazałam, lecimy dalej. No i zaczynamy od tego, że na pokrywie naczynia miksującego stawiamy koszyczek. Proszę bardzo, stawiam koszyczek i tutaj odważamy ryż. Ryż musi być brązowy, słuchajcie, brązowy ryż. Patrzę, czy się nagrywa, bo coś mi się tu nie zgadza. Zaraz do was wracam, jak otworzę ten ryż. Dobra, wszystko już dograne. O, widzicie, tak przestawiam termometr, że nie mogę otworzyć tego, bo zazwyczaj stoi tu, ale chcę, żebyście lepiej widzieli. Dobra, wsypujemy 80 gramów ryżu. Nie 80, co ja gadam, 50. 50 na jedną porcję. Dobra, jest. I teraz tak, to musimy przepłukać. Ja zawsze wam powtarzam, że dobrze jest przepłukać ryż pod bieżącą wodą. Ja zaraz to sobie zrobię. Ale już po międzyczasie wlewamy 1200 gramów wody do naszego naczynia, żeby się ten ryż ugotował. No, jest prawie tyle. Lecę opłukać ryż i już zaraz do was wracam. Jak już sobie opłukałam ten ryż, dolewam 10 gramów oleju, bo fajnie potem ten ryż wychodzi. Zresztą, no wlałam więcej, no bo przecież znacie mnie, że to ja nie pracuję, ja w aptece bym na pewno nie mogła pracować. Dobra, i teraz tak, jedna łyżeczka soli, w końcu kupiłam sól, słuchajcie, ale jeszcze nie zdążyłam dosypać, no bo po co, ale jeszcze jest. I tu właśnie wkładamy nasz koszyczek, zamykamy pokrywą, miarką, no i wstępnie podgotowujemy ryż. Tu mamy tak, 15 minut, waroma, obroty 1. Na razie robimy według przepisu, a zaraz wam powiem, co ja innego bym zrobiła w innej kolejności, ale dobra, na razie jeszcze mają się przepisu, jak będziecie ciekawi, no to będziecie oglądać. Kochani, ale żebyście sobie nie myśleli, że w tym czasie nic nie robimy, bo teraz tak, gotuje się nam ten ryż, taka pierwsze podgotowanie, bo ryż brązowy dosyć długo się gotuje, a my tak, stawiamy, odważamy, no zobaczcie, nałożyć dolną część waromy. Ja na razie nie nakładam, bo jeszcze muszę to pokroić. Ale nakładamy sobie, nie wiem, na chwilę deskę, talerz i musimy do tego odważyć 100 gramów fileta z piersi z kurczaka. Pokrojonego w kostkę. No i właśnie, to róbcie sobie, niech ten kurczak przechodzi. Faktycznie, no możemy to teraz przerzucić do tej naszej waromy. I opruszyć to tak, szczyptą soli, szczyptą kminu rzymskiego, szczyptą suszonego oregano. Czego tam sobie chcecie, szczypta to troszkę mało jak na tyle, no ale dobra, ja sobie to opruszę i czekam, aż mi się ten mój ryż dogotuje i powiem wam, co dalej i co ja teraz będę zmieniać. No i dobra, lecimy dalej z tym naszym przepisem, słuchajcie, no i teraz tak właśnie, nałożyć dolną przystawkę waroma, tu odważamy tego fileta, co już żeśmy zrobili, posypaliśmy przyprawami, nakładamy na nasz Thermomix przystawkę i oczywiście pamiętajcie, żeby to zamknąć. No i teraz według przepisu to się gotuje 20 minut, waroma, obroty 1. Ja sobie tu użyję, pozwolę sobie użyć Frenda. Ja wiem, że ciężko go kupić, ale niektórzy z was mają i się cieszą, że mają. Zamieniam sobie naczynie. Pamiętajcie, teraz w promocji jest to drugie naczynie w prezencie. Tylko do niedzieli, także korzystajcie. I na przykład przydaje się to też w tych przepisach. Wow, moje tuszki. Dobra. To się tu robi. Jeżeli nie macie drugiego naczynia, nie macie frenda, no to robimy według przepisu.
Ale dalej oglądajcie, bo zobaczycie, co ja bym zmieniła właśnie mając tylko Thermomix. Także tutaj odpalam sobie obroty, to było 1. Także tak, tu już mi się ryż gotuje i mięsko. Później mamy to zdjąć, wyjąć koszyczek, ale to wszystko w międzyczasie. Bo dalej, następny krok, jak już to po 20 minutach się ugotuje, robimy teraz jeszcze coś innego. I ja bym właśnie, nie mając drugiego naczynia, nie mając friend'a, ja bym zaczęła od tego kroku, czyli przygotowanie tego, czyli krok 19. A potem dopiero się cofnęła do początkowych kroków. Zaraz Wam powiem dlaczego. Do naczynia wrzucamy 50 g cebuli przekrojonej na połowę. Do tego 120 g papryki pokrojonej na kawałki, ojej, na kawałki. Już Wam powiem, dlaczego ja bym tak zrobiła. Zresztą za chwilę zobaczycie, że dosyć długo trwa przygotowanie tego. Jeżeli już byście mieli tamto, no to znowu tak naprawdę to będzie stygło. A tu ja przeanalizowałam to wszystko, chyba powinnam trochę podsyłać im pomysły do tych przepisów. Dobra, tu jeszcze dodajemy 5 g oleju. Czyli słuchajcie, ja bym mówię, zaczęła od 19 kroku, potem się cofnęła do tych początkowych, ale już Wam mówię dlaczego. Dobra. No i teraz zakładamy miarkę z pokrywą i tu będzie takie szybkie rozdrabnianie. 4 sekundy obroty, 5, więc tak naprawdę mega szybko rozdrabniamy to. I lecimy dalej. I teraz tak, zgarniamy kopystką. I tutaj może macie postawić sobie koszyczek. Jeśli nie macie koszyczka, bo na przykład nie macie drugiego zestawu, no to używacie tego przed gotowaniem ryżu. A jeśli nie, to na przykład używacie tej pokrywy co przeciw smażeniu, tak? No ja mam koszyczek, więc go użyję, a mówię, tą przeciw rozpryskiwaniu też jest dobra. I tu mamy tak, 7 minut, 120 stopni, obrot 1. I słuchajcie, jeżeli byście mieli już gotowy ten ryż i kurczak, no to przez 7 minut jest duża szansa, duża możliwość, że ten kurczak i ryż ostygnie. Więc mówię, ja bym zaczęła od tego kroku, a później Wam powiem, co dalej i dlaczego bym tak zrobiła. Słuchajcie, no i teraz tak, tu mi zostało jeszcze 10 minut, tu mam to zrobione, ale co Wam chcę powiedzieć, że w tym momencie ja bym zrobiła pierwszy to. Tak, ja rozumiem, że to też trochę ostygnie, ale pierwsze gotowanie potem jest, najpierw jest 15 minut ryżu, drugie jest 20 i ja bym na przykład użyła w tym momencie, żeby mi to nie stygło, ja bym sobie dołożyła tą wkład w aromy, dała sobie właśnie tą paprykę na wkład. Z racji tego, że no jest jeszcze 9 minut, ja to po prostu tak zrobię, żeby mieć to ciepłe, bo słuchajcie, naprawdę, dlaczego mam nie skorzystać z tego, żeby to było ciepłe, tak? Niech się podgrzewa, chociaż żeby się nie rozgotowało, ale tu są duże dosyć kawałki. I tak zrobię. No i macie taki przepis właśnie fajny. Ała, gorące, uwaga. Dobra, a teraz lecimy. Przełożyć właśnie to możecie na talerz. Do naczynia wlewamy kwaśną śmietanę, 45 g, bo jeszcze w międzyczasie zrobimy sosik. Także zobaczcie, tu się gotuje ryż, mięso. Podgrzewa mi się ta papryka z cebulą, a tu ja jeszcze robię sosik. No jak nie macie właśnie tego dodatkowego naczynia, czy nie macie frenda i termomiksa, to właśnie zróbcie. Zróbcie sobie pierwszą tą paprykę, potem podgotujcie ryż, dajcie mięso, znowu papryka, niech się grzeje. A wtedy jak już się to skończy, to naprawdę sos robi się mega szybko, bo tu dokładamy 20... No, śmietany to już mówiłam i 20 g sera żółtego pokrojonego w pasterki. Słuchajcie, szczypta pieprzu cayenne i jak ja Wam powtarzam, cayenne podkreśla naprawdę super smak. No i też podobno działa na pracę naszego organizmu, tak? Zakładamy miarkę z pokrywą, jej już się pogubiłam, tu mam. I to też chwilę się będzie gotowało, bo to 3 minuty, więc zobaczcie, rewelacja, rewelacyjnie się to składa, jeśli macie zestaw, a jeśli nie macie zestawu, to te 3 minuty, zanim sobie ponakładacie pięknie, to Wam czas zleci. 3 minuty, 80 stopni, obroty, 2 i tak naprawdę mamy co? Nakładamy sobie wszystko, polewamy sosem i będziemy już próbować, degustować. Kochani, ja już sobie pozwoliłam nałożyć to. Tak wygląda
cała porcja tego dania. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja jestem w stanie zjeść to, bo to jest właśnie jedna porcja i polane jest sosem. Nie próbowałam jeszcze, ale sobie nałożyłam, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ile tego jest. Sos naprawdę też fajnie wyszedł, no ale tak, no ryż jak ryż. Nie marchewka, tylko papryka z cebulką. Jest dzięki temu, że była na warum, jest ciepła. Mięso, no to też już mieliśmy okazję nieraz przetestować, więc zestaw jest super. Ale ten sos. Powiem Wam, że ten sos naprawdę daje smak. A z drugiej strony, jeśli chcecie troszeczkę obciąć kalorii, to nie róbcie tego sosu, bo on naprawdę wciąga. Dobra, słuchajcie. Lecę zjadać tą porcję i lecę dalej. Pamiętajcie, tylko do niedzieli drugie naczynie miksujące w prezencie. W niedzielę widzimy się oczywiście ze słodkościami. Także pozdrawiam Was, życzę milutkiego dzionka i buziaczki. Pa, pa!